Cześć, nazywam się Rafał Haczek. Uczę angielskiego metodą Bez English, której jestem autorem. Zapraszam Was na trzecią lekcję słowotwórstwa. Yeah. Tematem dzisiejszej lekcji ponownie jest przedrostek. W zeszłym razem uczyłem Was o przedrostkach negujących, a dzisiaj poznamy przedrostki o bardzo różnych funkcjach. Najpierw poznamy przedrostek IN. To bardzo przydatny i często używany format, którego zadaniem jest tworzenie czasownika z innych wyrazów, często z innych części mowy. Pora spojrzeć na przykłady, a tam, gdzie mamy do czynienia z czasownikiem, warto pokusić się także o przykłady zdań. I tak dzisiaj będzie. Enable. Able to zdolny lub możliwy do wykonania. Zatem Enable oznacza umożliwić. Przykład zdania. They enabled me to use their equipment. Umożliwili mi korzystanie ze swojego sprzętu. In circle. Circle to koło lub krąg. Dlatego in circle oznacza okrążyć lub otoczyć. Przykład zdania. Policemen encircled the whole building. Policjanci otoczyli cały budynek. Encourage. Courage to odwaga. Zatem encourage oznacza dodać odwagi, zachęcić czy namawiać. Przykład zdania: She encouraged me to take part in the contest. Zachęciła mnie do wzięcia udziału w konkursie. In danger. Danger to niebezpieczeństwo. Zatem endanger oznacza narażać na niebezpieczeństwo lub zagrażać. Przykład zdania: Poachers endanger many animal species. Kłusownicy zagrażają wielu gatunkom zwierząt. Enlarge. Large to przymiotnik duży. Dlatego enlarge oznacza powiększać. Przykład zdania. It won't be easy to enlarge the tunnel. Nie będzie łatwo powiększyć ten tunel. Teraz przedstawię Wam cztery przedrostki, które nazywam międzynarodowymi. Jest tak dlatego, że pochodzą one z innych języków często z łaciny lub greki a ponieważ mają wspólne pochodzenie występują w większości nowożytnych języków takich jak na przykład polski czy angielski i mają w nich takie samo znaczenie piszą się zwykle również tak samo choć oczywiście nieco inaczej będziemy je czytać najpierw przedrostek inter oznacza on między pomiędzy a więc występuje wszędzie tam gdzie mówimy o łączeniu współdziałaniu czy wzajemnych zależnościach nie jest to przedrostek popularny w języku polskim, dlatego że z powodzeniem zastąpił go nasz rodzimy formant między. Tak jak na przykład w słowie międzynarodowy. Ale wciąż istnieją w języku polskim takie wyrazy jak internet, interakcja czy relacje interpersonalne. Pokażmy kilka angielskich przykładów wyrazów z tym przedrostkiem. Interact. Act oznacza działać lub działanie. Dlatego interact oznacza oddziaływać lub wchodzić w reakcję. Przykład zdania. This medicine may interact with painkillers. Lek może wchodzić w reakcję ze środkami przeciwbólowymi. Intercom. Communicate oznacza komunikować się. W angielskim języku technicznym komunikację często skraca się do słowa com pisanego przez jedno lub dwa m. Więc intercom to domofon. Lub inne urządzenie do komunikacji między pomieszczeniami. Intercultural. Cultural to przymiotnik kulturalny lub kulturowy. Dlatego intercultural oznacza międzykulturowy. International. National oznacza narodowy. Tak więc international to międzynarodowy. Internet. Net to sieć, krótsza wersja słowa network. Tak powstał Internet, w polskim Internet, czyli połączenie pomiędzy sieciami komputerowymi. A teraz przedrostek BY. Ten pochodzący z łaciny przedrostek oznacza podwójny. I choć posiada swój polski odpowiednik, a mianowicie dwu, jak na przykład w wyrazie dwukolorowy, to słychać go też w niektórych polskich wyrazach, takich jak na przykład binarny, biseksualny, bigamista. Czy nieco archaiczny już dzisiaj bicykl? Przyjrzyjmy się kilku angielskim wyrazom. Bicycle. Cycle oznacza koło lub cykl. Zatem bicycle to dosłownie dwukół, bicykl, a bardziej po ludzku rower. Współcześnie częściej znany jako bike, ale i tu słychać przedrostek by. Bi. Bilingual. Lingual to językowy lub języczny. A więc dotyczący języka. Dlatego bilingual to dwujęzyczny, czyli przymiotnik określający osobę posługującą się dwoma językami, lub tekst napisany w dwóch językach. By monthly. Pochodzący od rzeczownika month miesiąc, przymiotnik monthly oznacza miesięczny, a dokładniej comiesięczny, czyli powtarzający się co miesiąc. Zatem by monthly oznacza. Odbywający lub powtarzający się co dwa miesiące. Bipolar. Polar to przymiotnik biegunowy, pochodzący od rzeczownika Pole, czyli właśnie biegun. Dlatego bipolar oznacza dwubiegunowy, najczęściej w odniesieniu do choroby. A teraz bardzo ważna uwaga. Czasami po dodaniu do wyrazu przedrostek by zmienia swoją wymowę na by. Binoculars, czyli lornetka. Dosłownie binokular, czyli podwójny okular. Kolejna przedrostek Re. Jego funkcją jest nadanie wyrazowi znaczenia powtórzenia, zrobienia czegoś jeszcze raz. Sporo takich wyrazów w języku polskim, np. reanimacja, rewaloryzacja, restrukturyzacja itd. Zobaczmy kilka przykładów w języku angielskim. Reappear. Appear oznacza pojawić się. Dlatego Reappear to pojawić się ponownie. Przykład zdania. The skin lesions on my hand have reappeared. Znowu pojawiły się te zmiany skórne na mojej ręce. Reconstruct. Construct to konstruować. Zatem reconstruct oznacza zrekonstruować, czyli skonstruować ponownie, odtworzyć. Przykład zdania. Scientists are trying to reconstruct the skeleton. Uczeni próbują zrekonstruować szkielet. Recycle. Spotkaliśmy się już dzisiaj z rzeczownikiem cycle, oznaczającym koło lub cykl. Dlatego czasownik recycle oznacza przetwarzać, przerabiać, dosłownie poddać ponownie cyklowi w domyśle produkcji. Przykład zdania: If we recycle 100% of plastic, it will help nature a lot. Przetwarzając 100% plastiku, bardzo pomożemy przyrodzie. Reincarnation. Incarnation oznacza inkarnacja, czyli postać, wcielenie. Stąd Reincarnation to reinkarnacja, czyli ponowne wcielenie. Termin znany bardzo dobrze z wielu religii wschodu. Replay. Czasownik Play oznacza grać. Stąd Replay, jako czasownik, oznacza zagrać ponownie, w domyśle powtórzyć. A jako rzeczownik oznacza powtórka. Przykład zdania. Could you replay the video? Czy mógłbyś ponownie odtworzyć to wideo? Na koniec przedrostek D. Ten format informuje nas, że cofamy jakieś działanie, odwracamy je. W języku polskim całkiem sporo takich wyrazów. Na przykład: dekompresja, denominacja, dewaloryzacja czy destrukcja. Zobaczmy przykłady angielskich słów. Deactivate. Activate oznacza aktywować, czyli uruchamiać. Dlatego deactivate to dezaktywować. Sprawić, że coś przestanie działać. Przykład zdania. I would like to deactivate my account. Chciałbym dezaktywować moje konto. Decompression. Compression to kompresja, czyli zwiększenie ciśnienia. I stąd decompression, czyli spadek lub zmniejszenie ciśnienia. Ten termin wszedł także do języka polskiego jako dekompresja a znany jest głównie fizykom oraz osobom uprawiającym nurkowanie. Degrade. Grade to stopień, ale także czasownik oceniać czy klasyfikować. Dlatego degrade oznacza umniejszać lub po prostu zdegradować. Oto przykład zdania. The new owner has degraded a few managers. Nowy właściciel zdegradował kilku kierowników. Depression. Pression to ciśnienie, nacisk lub po prostu presja. Tak powstał termin depression, czyli depresja. Odwrotność zjawiska presji. Ma on wiele różnych znaczeń, ale w dzisiejszych czasach kojarzy się głównie z pojęciem medycznym. Destabilize. Stabilize to czasownik stabilizować lub ustabilizować się. Więc destabilize oznacza zdestabilizować albo zdestabilizować się. His breathing has destabilized. Jego oddech się zdestabilizował. W następnej lekcji poznacie najważniejsze angielskie przyrostki, czyli końcówki. Jeżeli nie chcecie przegapić tej lekcji ani żadnej następnej, zasubskrybujcie teraz mój kanał. Powiedzcie też o nim osobom, które znacie. Na pewno chętnie przeskoczą ze swoim angielskim na wyższy poziom. Dajcie lajka, jeżeli uważacie, że ta lekcja czegokolwiek was nauczyła. Z góry dziękuję. Uczcie się angielskiego. Jego dobra znajomość to nadal ogromny atut. Bardzo ułatwia życie i niesamowicie poszerza horyzonty, także te zawodowe. Z chęcią Wam w tym pomogę. Zatem do usłyszenia.